Propozycja? Propozycja. A właśnie. Proszę Państwa. A więc. Bardzo gorąco w gościnnych progach Zamku Królewskiego w Warszawie. Laureatką tegoroczną zostaje pani Jolanta Okuniewska. Zapraszamy. Wielkie brawa. Zapraszamy do nas. Pani Jolanta Okuniewska. Jestem naprawdę wzruszona. 3 lata temu byłam w tej sali ze swoją mamą, ponieważ znalazłam się w finale konkursu Nauczyciel Roku, finałowej 13. Dzisiaj jestem po raz kolejny tutaj i odbieram taką cudowną nagrodę, wyróżnienie dla nauczyciela, który uczy języka angielskiego. Bardzo gratuluję i na koniec chciałam tylko dodać, że ukończyłam szkołę podstawową numer 13 w Olsztynie, gdzie dokonuje pani tych transformacji. I to była nasza tajna broń. Proszę Państwa, przed nami teraz inny rodzaj sztuki, mianowicie sztuka słowa. Rozpoczynamy naszą debatę finałową. Debata oksfordzka, albo właściwie przede wszystkim u zarania swojego, została wymyślona jako szkoła wystąpień publicznych, szkoła retoryki i szkoła erystyki. Erystyki rozumianej nie po schopenhauerowsku, tylko erystyki rozumianej jako rzeczywista sztuka prowadzenia spory i wygrywania ich dzięki argumentom. Spróbujmy uzmysłowić sobie, jaki właściwie jest ten świat, o którym mówimy. Pomaga nam stawać się lepszymi ludźmi, pomaga nam lepiej zrozumieć świat, który nas otacza. Nieprawdą jest, że szkoła przygotowuje do życia w świecie, w którym nie istnieje. Jaki jest ten świat, do którego szkoła dzisiaj przygotowuje? Wszyscy jesteśmy chyba tutaj po maturze, ewentualnie chwilę przed. Jeżeli my będziemy uprawiać ten model, który był dotychczas, to my się niczego nie nauczymy i nie będziemy przygotowani do życia. Ale przecież rzeczywistość jest inna i każdy w szkole to czuje. Akceptujemy to, że jesteśmy w stanie popełnić błąd. Dziękuję. Jest to świat, który już nie istnieje. Ale nie może to być rewolucja. Żebyśmy my mogli się poruszać w tym świecie, to musimy tak kształcić ludzi, żeby sobie dawali radę. To jest przygotowanie do prawdziwego życia. Pytanie. I teraz bardzo proszę. Czy nie sądzi pan w takim razie, że to właśnie ten normatywny system tych więzi międzyludzkich poza szkołą, który jest wpajany w model edukacji, jest najbardziej anachronicznym elementem tego systemu? Ja jestem pod wrażeniem tego, że taka debata jest możliwa. To było naprawdę mistrzostwo świata. Pokazuje, jak należy bronić swoich racji, jak należy argumentować, jak należy unikać pyskówek, a jednak dowodzić tego, co się ma na myśli. Wielkie brawa. Ale wygrała opozycja tezy i brawa dla Zygmunta.